Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto marchewkowe. Potrzebować będziemy dwie szklanki mąki. Ja mam mąkę orkiszową, ale może być mąka pszenna. Szczyptę soli, pół łyżeczki cynamonu, pół łyżeczki gałki muszkatłowej, płaską łyżeczkę sody i płaską łyżeczkę proszku do pieczenia. Tutaj mam szklankę cukru, pół kostki stopionego masła, garść orzechów włoskich, trzy jajka i dwie szklanki startej marchewki. I teraz jajka z cukrem ubiję na puszystą masę i będziemy łączyć składniki ciasta. Masę jajeczną już mam ubitą. Przelewamy do mąki. Dodajemy startą marchewkę. Mieszamy i dodamy stopione masło. Szybciutkie ciasto, wilgotne. Dokładnie składniki połączymy, przełożymy do formy. Ja mam formę keksową, wyłożoną, przepraszam, wysmarowaną masłem i ciasto będziemy piekli marchewkowe. Około godziny czasu w 170 stopniach. Przekładamy ciasto do formy, a wierzch posypiemy orzechami. Możemy dać migdały, możemy dać orzechy. Co w domu mamy, co lubimy, możemy wierzch ciasta posypać. Należy wyrównać. I ciasto powędruje do piekarnika. Ciasto marchewkowe wędruje do piekarnika. I tak oto ciasto marchewkowe mamy upieczone. Jest ono gorące. Ja ukroję kawałeczek i pokażę, jak wygląda przekroik. Tak wygląda ciasto marchewkowe. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę ciasto marchewkowe.